Interdyscyplinarne koło naukowe Inżynier na miarę XXI wieku, działające na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, zorganizowało już po raz drugi Międzynarodową Konferencję Studentów oraz Młodych Naukowców. Celem konferencji było przedstawienie najciekawszych prac realizowanych przez studentów w ramach zajęć dodatkowych. Takim, wydaje mi się, clue jak tego naszego programu jest tak zwana sesja plakatowa. W ramach tej sesji plakatowej już właśnie samodzielnie, tak jak na poważnych konferencjach naukowych, nasi studenci, doktoranci i uczniowie prezentują swoje osiągnięcia. Te wszystkie plakaty, które tutaj widzimy, one często kończą się jakimiś opracowaniami praktycznymi. Widać tutaj wykonanie pewnych układów, modeli, sterowań. To wszystko jest w pełni funkcjonalne i działa. I to, co warto powiedzieć, oczywiście te opracowania mają charakter referatów, które są opublikowane w specjalnym zeszycie naukowym naszego wydziału, a więc z całą surowością zostały przez komitet redakcyjny zrecenzowane i dopuszczone do publikacji w tych materiałach. Myślę, że dla tych młodych ludzi, dla niektórych z nich przynajmniej jest to taki pierwszy szlif tego, żeby te swoje idee, swoje pomysły w jakiś sposób przekazać, zaprezentować, ale też i obronić przed pewną krytyką, z którą się tutaj spotykają, bo wszyscy, którzy oglądają, zadają pytania, są czasami dociekliwi. Studenci zaprezentowali m.in. przygotowane przez siebie na zajęciach prace, w tym własnoręcznie skonstruowane i wyposażone w oprogramowanie roboty. Zakres tematyczny obejmował szeroko pojmowane zagadnienia z mechaniki i budowy maszyn, automatyki i robotyki, mechatroniki i informatyki. Praca jest zatytułowana "Co sześć nóg, to nie dwie". Delikatnie nawiązuje do tutaj do kolegi pracy. Jest to maszyna krocząca sześcionożna. Materiał, z jakiego jest wykonana, to jest poliwęglan. Serwomechanizmy Tauerpro MG90S. Cała kinematyka odwrotna, gdyż jest zaimplementowana, jest przeliczana na procesorze XMega256. W sumie tyle. Do czego może być taki robot w przyszłości wykorzystany? Czy to jest jakiś prototyp jakiejś maszyny przyszłości? O co tutaj tak chodzi konkretnie? Może być na przykład w wojsku do transportowania chociażby jakichś materiałów w trudnym terenie, gdyż taki robot może dostosowywać wysokość nóg do terenu, może pokonywać jakieś grząskie tereny i tego typu rzeczy. Jest to system do sterowania bateriami słonecznymi. Pozwala nam ono najefektywniej ustawić baterię słoneczną względem słońca, przez co unikamy takich problemów jak na przykład większość ludzi, którzy chcą mieć ekonomiczne domy, ustawiają baterie słoneczne na dachach, a te baterie na przykład przez większość dnia marnują się, bo nie są najlepiej ułożone względem słońca i czasami w ogóle nie są oświetlane. A to urządzenie umożliwia właśnie najefektywniejsze zarządzanie energią. Chcieliśmy zaprezentować urządzenie służące do pomiarów elektrycznych, m.in. pomiary napięcia, prądu, mocy, ogólnie diagnostyki sieci. Tutaj czajnik wykorzystaliśmy jako obciążenie, jako obiekt badany, gdyż normalnie badamy tym stan maszyn na obiektach Fiat Powertrain w Bielsku-Białej. Wystąpił taki problem, że trzeba było potwierdzić wykonaną modernizację stanowiska w Powertrain i tutaj potrzebny był niezależny taki jakiś niezależna instytucja, która dokona tych wszystkich pomiarów i tutaj w ramach pracy, oczywiście to jest dyplomowej, wykonywanej, dokonywane są te pomiary i sprawdzane są wyniki, jakie otrzymujemy my z tymi, które powinny wystąpić i z tymi, które dokonuje firma, która dokonała tej modernizacji. Także, żeby mieć takie punkty odniesienia i porównać, zestawić te wyniki, stąd to wszystko wynika, to jest tak zwany green box, właśnie tutaj się rozchodzi o to, żeby jak najbardziej oszczędzać energię. Manipulator dydaktyczny ma służyć studentom w celu zrozumienia podstaw działania silników krokowych, ich możliwości, zarówno zalet, jak i wad, które niestety te silniki posiadają. Póki co sterowanie robota jest realizowane za pomocą kontrolera do gier. Jest to zrealizowane w sposób analogowy, a więc delikatne wychylenie gałki analoga powoduje delikatny obrót robota.
Całość została wykonana przeze mnie oraz przez mojego kolegę w ramach pracy inżynierskiej. Ja zajmowałem się projektowaniem i wykonaniem elektroniki oraz napisaniem oprogramowania, dzięki któremu sterowniki mogą poruszać silnikami krokowymi właśnie za pomocą pada do gier, dzięki specjalnemu protokołowi komunikacyjnemu, który jest wykorzystany. Zaprojektowałem najpierw obwody siłowe, a więc obwody zasilające silniki krokowe, aby następnie zrealizować układ sterowania właśnie w oparciu o kontroler. Przy okazji konferencji obok studenckich projektów można było także zobaczyć, jak funkcjonują urządzenia produkowane przez światowe koncerny automatyczne, których koszt produkcji przekracza 100 tysięcy złotych. Być może wkrótce prototypy przedstawione przez studentów wejdą do masowej produkcji i znajdą zastosowanie nie tylko w dydaktyce, ale także w przemyśle. To urządzenie, które tutaj widzimy, to robot firmy Kawasaki, jeden z najmniejszych w rodzinie robotów Kawasaki. Robot o 5 kg udźwigu, czyli drugi z najmniejszych, natomiast jeden z szybszych, jeden z robotów o większych przyspieszeniach. Tutaj go widzimy w takiej aplikacji demonstracyjnej, czyli robot z zamocowanym narzędziem w postaci ssawki przenosi sobie pudełeczka z miejsca na miejsce. W przemyśle wygląda to nieco inaczej. Pozycjonowany detal jest po odłożeniu przed pobraniem, także to jest bardzo, bardzo precyzyjne. Pomimo tego, że ramię samo ruch wykonuje z dokładnością 500 mm, to tutaj widzimy niedokładność z powodu tego, że to pudełeczko się obraca nieco przy odkładaniu. Będziemy się starali teraz z tego grona tych referatów, plakatów wyodrębnić powiedzmy kilka czy kilkanaście, które nagrodzimy nagrodami pozyskanymi od naszych niezawodnych sponsorów. Mamy nadzieję, że to będzie raz duża przyjemność i satysfakcja dla tych młodych ludzi, a przy okazji będą mieli jakąś korzyść i pamiątkę z udziału w konferencji.